Paszport jest, elektroniczne te samochodziki. Powrót do przyszłości. O, siemanko, witam was dzisiaj z Krakowa, spod Muzeum Mozart, do którego oczywiście dzisiaj wbiję. Jest to Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc będąc w Krakowie nie mogło mnie zabraknąć, żeby tego muzeum nie odwiedzić. To co, zapraszam was na relację z Mozarta. Chodźcie za mną. Zobaczcie, jakie niesamowite urządzenie znalazłem. Są to dwa wentylatory i po środku jest taśma, która po prostu, tak jakby można powiedzieć, porusza się siłą wiatru. Niesamowite to jest, patrzcie. Naprawdę artyści mają niesamowite pomysły, jeżeli chodzi o wykorzystanie swojej wyobraźni w sztuce, w przekazaniu tego, co chcą nam powiedzieć. Naprawdę, jaram się tą pracą. Zobaczcie, jak wyglądają ściany. Całe srebrne. Trochę przypomina mi to piwnicę u mnie w bloku. Moich ziomków w bloku. Patrzcie, jaki telefon. Naprawdę. A mogę się wam pochwalić, ale kiedyś dzwoniłem z podobnego, tylko że na żetony albo na monety, już nie pamiętam dokładnie. Uzasadnienie. Jakiś przyzwoity powód miałeś. No stolik, też srebrny. Zobaczcie, bardzo dużo koloru srebrnego, jeżeli chodzi o tą ekspozycję. Jest swoją na wejściu. Nawet mamy tutaj... Jest pianino. Pianino. Też jakieś pomalowane. Nie wiem, jak to skończyć. Kule ze Star Treku, albo z jakiejś dyskoteki wiejskiej. I artystę, który maluje. Kończyć. Fajna akcja, naprawdę. Ja bym również nie miałem zdecydowanie większej ochoty, żeby zaczynać. Głównie mogę wam powiedzieć, że te wnętrze jest tak jakby bardzo, bardzo, bardzo zimne. Tak jakby przyprawia ogólnie trochę o takie dreszcze, o taki mały niepokój, jeżeli chodzi o tą ekspozycję. Tutaj widzimy jakieś nogi od manekina. Love me, love me, love me, love me. Tutaj mamy drzwi, które zaraz wejdziemy. To co, wchodzimy? Jezu, jak klaustrofobicznie tu jest w środku. Widzimy zdjęcia. Ja spróbuję po prostu wam tutaj wejść do środka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tutaj tak. Idę dalej. Wiesz co, powiem wam szczerze mówiąc, że na pewno nie chciałbym tu mieszkać, ponieważ lubię na pewno bardziej ciepłe wnętrze niż to. Zobaczcie, proszę bardzo. Szafki, w szafce buci kopciuszka. Trochę mogę wam powiedzieć, że szafki przypominają mi szkołę jakąś, ponieważ wszędzie widać jakieś podpisy. Więc jakieś takie bazgroły, typu ja tu byłem i w ogóle. Buty od Louisa Vuitton albo od Prady. Zobaczcie, nawet suki to jest pomazane. No tutaj jest niesamowity fotel, w ogóle nie wiem, do czego służy te krzesełko, ten fotel. Mam nadzieję, że nie jest po prostu to jakieś narzędzie tortur. Ale świetne urządzenie, na pewno jakieś bardzo, 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 bardzo stare. Tu widzimy wizualizację na telewizorni. I co, idziemy dalej, patrzcie. Następny fotel, tym razem chyba jakiś fryzjerski. Albo biurowe, tego naprawdę nie wiem. No i tak jak mówiłem, ścianka, wszędzie ogólnie jakieś graffiti, jakieś pomazańce. Tutaj mamy typa, który tak jakby można powiedzieć wychodzi z szafy. Zobaczcie. Tu są drzwi. Też kolejne ogólnie stołki. Dzień dobry, dzień dobry. Patrzcie, co znalazłem. O Jezu. Nieźle, naprawdę. Powiem wam, że wygląda to tak jak graffiti po prostu szaletów miejskich. A propos szaletu, zobaczcie, srebrny kibelek. No, niesamowita. Naprawdę niezła forma. Naprawdę wszystko jest takie bardzo zimne, bardzo takie trochę monochromatyczne, bym powiedział.
wzbudza ta wystawa we mnie niepokój na pewno, ale nie przejmujcie się, na pewno wytrwam do końca i przedstawię wam relację. Proszę bardzo, zobaczcie. No, świetnie. Co to jest? Co pani robi? Co pani robi? I zobaczcie, trzecie oko. Graffiti, tak jak wspominałem. W każdym razie jest. Zdjęcia czarno-białe. Ogólnie chcę wam powiedzieć, że zdjęcia są bardzo fajne. Mi się super turbo świetnie podobają. Proszę bardzo. Jakiś kolaż ze zdjęć. A tu jestem ja, jak widzicie. Człowiek artysta, od fleszy dystans. NGS, yo, peace. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą ogólnie z tego muzeum, tylko dlatego, że trochę gwiazdorze. Idziemy dalej. Nie, no niesamowite w ogóle, świetne. I mamy dalszą część ekspozycji. Zobaczcie. Jakiś dywan, palety. Arras. O, patrzcie, jakaś tkanina ogólnie z mapą świata. Design symboliczny. Ciekawe, co może symbolizować. Zaraz zobaczymy, rozkminimy to. Patrzcie, no to jest niesamowite. Zobaczcie, świetne naprawdę. Ktoś po prostu przestawił stół, po prostu stół przywiesił do ściany. Niesamowity pomysł, naprawdę. Fajna akcja. Powiem wam, że jak oglądam to, to naprawdę w głowie mi się kręci. Idziemy dalej. Proszę bardzo. Jakaś porcelana. Niesamowicie to wygląda. Chciałbym wam ogólnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą porcelanę, ona tak jakby po prostu jest przekrajowana na pół. Patrzcie. Talerze na pół. Spodki na pół. Bardzo fajne. Co to jest? Jakieś gwoździe, druty wystające z talerza. Powiem wam teraz tak, że to jest sztuka, którą lubię. Ja naprawdę uwielbiam sztukę, w której tak naprawdę za bardzo nie wiem, o co chodzi. Delektuję się po prostu nawet tą samą niewiedzą. Chciałbym wam ogólnie też dać taką fajną radę i wskazówkę, że jeżeli naprawdę nie znacie się na sztuce, nie wiecie, o co chodzi, nie rozkminiajcie tego na siłę. Po prostu odbierajcie to taka, jaka jest. Taka, jaka jest. Po prostu bierzcie ją. Jajka. A teraz pokażę wam coś niesamowitego, zobaczcie. Rzeźba antyczna, wyrzucona do śmietnika. Jest to naprawdę niesamowite i wspaniałe. Biedna kobieta pewnie się zużyła i ktoś ją wyrzucił na śmietnik. Pamiętajcie, szanujcie osoby, ich uczucia i starajcie się po prostu żyć w symbiozie ze wszystkim. Być na pewno dobrym człowiekiem, a nie tym złym. I nie niszcie sztuki. Bo kiedyś wy możecie trafić na śmietnik i nikt o was nie będzie pamiętał. Kompletnie nie wiem, co to jest, naprawdę. Dla mnie to wyglądają tak jakby super turbo mega olbrzymie wycieraczki. Ale widzę, co to jest, patrzcie, to jest objaśnione. To jest jakiś chyba przyrząd ogólnie do czegoś. To jest niesamowite, patrzcie. Tu mamy silniczek, który napędza linki i te linki ze sznurki czy coś takiego napędzają noże, które są tam. Chciałbym bardzo tam wejść, ale obawiam się, że jak tam wejdę, mogą mi wrzucić. Naprawdę niesamowita praca. Jezu, patrzcie. Kurde, ten tak powiedział coś do mnie.
Nie, jest niesamowite. Zegarki. Też mam swój. Jakbyście zaczęli. Jest godzina 12:05. Więc mamy jeszcze trochę czasu. Patrzcie na tą akcję. Niesamowita instalacja. Naprawdę pomysłowa. Zastanawiam się, czy dałoby się z tego pić dwie głowy. Wydaje mi się, że powiedzenie co dwie głowy to nie jedna nabiera tutaj całkowicie innego znaczenia. Tu mamy grafikę jakąś. Zobaczcie, wszystko się rusza. Kurczę, ta kobieta sobie wytarła twarz. Niesamowite to jest. Jaram się tym bardzo. Tu widzimy mechanizm, który to wszystko napędza. Zobacz, chciałem wam powiedzieć, że ogólnie te mechanizmy, te rzeźby, te instalacje, które są ogólnie tutaj, które tutaj stoją, one mają po prostu jakieś czujki, bo tak mi się wydaje przynajmniej, że to są czujki ruchu, ponieważ zawsze jak podchodzę do jakiejś takiej maszyny, po prostu ona się włącza, kiedy odchodzę, po prostu się wyłącza. Nie wiem dokładnie, co to jest, ale... A, wiem, co to jest. To są żołnierzyki. To są żołnierzyki takie z... z jakiejś masy. Po prostu tak jakby one chyba spadają. Zobaczcie, coś bardzo, bardzo fajnego. Jeżeli chcielibyście mieć super turbo mega boombox, nic trudnego, wystarczy, że macie dywan w domu, podłączycie jakieś świecidełka. Jak najbardziej mamy super turbo boombox. Jeszcze kilka sekund temu chciało mi się, jakby to powiedzieć brzydko, lać. No, ale znalazłem toaletę. Ale zobaczcie tutaj, jeżeli komukolwiek z was chciałoby się naprawdę bardzo, 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 bardzo siku, macie tutaj pisuar. Na pewno jakaś fajna forma sztuki. Pisuar wyniesiony do formy artystycznej. Powiem wam, że był już taki artysta, który po prostu próbował to zrobić. Odniósł to z bardzo dobrym skutkiem, ponieważ dzięki temu na pewno stał się sławny. No, idę dalej, zobaczcie, zwiedzam wszystko dookoła. Chciałbym się pożegnać z wami z Galerii Mozak z Krakowa. Chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę to był udany wypad. Bardzo fajnie mi się tutaj zwiedzało. Jest co zwiedzać. Są wystawy stałe, jak i wystawy czasowe. Jest to Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jak i teraz jest jakaś wystawa związana z Holokaustem. Odbywają się warsztaty artystyczne, na które pewnie chciałbym się kiedyś wbić, żeby coś poprowadzić dla was lub dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, lub dla kogoś innego, lub dla kosmitów, albo dla obcych. To co? Chciałbym się z wami pożegnać. Trzymajcie się. Udanego dnia. Elo!